4 kwietnia wspominamy świętego Franciszka Marto. Urodził się 11 czerwca 1908 roku we wiosce Aljustrel na terenie parafii Fatima w Portugalii w rodzinie Emanuela Marto i Olimpii de Jesus. W tej rodzinie urodziło się 11 dzieci. Był starszy o 2 lata od Hiacynty i był kuzynem Łucji. Jego tata i mama Łucji byli rodzeństwem, mieszkali w pobliżu. Rodzice trudnili się pasterstwem. Ich rodziny były ubogie, ale pobożne. Codziennie odmawiano wspólnie różaniec i inne modlitwy. Dzieci przebywały ze sobą. Lubiły się bawić razem. Często starsza Łucja opowiadała im historie biblijne i życiorysy świętych. Gdy 8-letniej Łucji powierzono pasienie owiec, Franciszek i Hiacynta uprosili u swoich rodziców pozwolenie na wypasanie kilku ich owiec. I tak dzieci wspólnie pasły owce na pastwisku w Cova da Iria od wczesnego rana do wieczora, od wiosny do późnej jesieni. Było to miejsce bezpieczne. Owce pasły się spokojnie, drzewa i groty skalne dawały schronienie w czasie upału i deszczu. Było to miejsce ich dziecięcej pracy, zabaw, modlitw, umartwień i spotkań z piękną panią, wcześniej aniołem, który nauczył ich modlitwy. Tam Matka Boża objawiła im swoje tajemnice, pokazała piekło i przede wszystkim usilnie prosiła o modlitwę i umartwienia w intencji nawrócenia grzeszników. Tam też dokonał się cud słońca 13 października 1917 roku. Franciszek nie słyszał słów Matki Bożej, widział ją tylko, a jej orędzie znał z przekazu Łucji i Hiacynty. Jako dziecko był wrażliwy, uczuciowy, opiekuńczy, cichy. Lubił podziwiać piękno firmamentu niebieskiego. W dzień i w nocy grał na fujarce i śpiewał. Obserwował i karmił swoim chlebem ptaki. Kiedyś zapłacił koledze 2 pieniążki, by wypuścił złapanego ptaszka. Potrafił nawet bawić się z wężami i poił je mlekiem. A podczas dziecięcych sporów pierwszy ustępował. Nigdy nie dochodził swego. Nigdy nie zależało mu na tym, by wygrać, by być pierwszym. Gdy dowiedział się, że Matka Boża prosi go o umartwienia i wiele różańców, wykorzystywał wszystkie okoliczności na modlitwę i czynienie pokuty. Często odchodził w ustronne miejsce i tam się modlił. W jesieni 1917 roku rozpoczął naukę w szkole. W drodze do szkoły zazwyczaj wstępował do kościoła i modlił się przed tabernakulum. W tym też czasie na Półwyspie Iberyjskim trwała epidemia zapalenia oskrzeli i płuc. Zachorowali wszyscy członkowie rodziny, z wyjątkiem ojca. Nawet w czasie ciężkiej choroby nie zwolnił się z praktykowania umartwień. Jedynym jego pragnieniem było spotkać się z Panem Jezusem i Matką Bożą. Przy pierwszym objawieniu Maryja obiecała, że wkrótce przyjdzie po Hiacyntę i Franciszka. Czekał świadomie na to spotkanie, a wielką jego radością było to, że przed śmiercią mógł się wyspowiadać. Prosił, by Łucja i Hiacynta pomogły mu przypomnieć sobie grzechy. Z radością przyjął pierwszą komunię świętą w przededniu śmierci. Zmarł 4 kwietnia 1919 roku w domu rodzinnym i został pochowany na cmentarzu parafialnym. 13 marca 1952 roku jego ciało przeniesiono do bazyliki w Cova da Iria. Te słowa szkicują sylwetkę wizjonera z Fatimy. Natomiast święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w dniu jego beatyfikacji odsłaniał nam jego portret duchowy. Ojciec Święty ukazał głębie życia duchowego 11-letniego pastuszka. Jego serdeczne umiłowanie Pana Jezusa. Na mocy Bożego zamysłu stąpiła z nieba na ziemię, poszukując maluczkich, wybranych przez Ojca. Niewiasta obleczona w słońce przemawia do nich matczynym głosem i sercem. Wzywa ich, aby złożyli samych siebie w ofierze zadośćuczynienia. Sama zaś obiecuje doprowadzić ich bezpiecznie do Boga. Z jej macierzyńskich dłoni promieniuje światłość, która przenika ich do głębi, tak że czują się zanurzeni w Bogu. Niczym człowiek, który, jak sami powiedzą, przegląda się w lustrze. Franciszek, jeden z trojga wybranych, opowiadał później. Płonęliśmy w tej światłości, którą jest Bóg, ale nie spalaliśmy się. Jaki jest Bóg?
Tym, co najbardziej zdumiewało błogosławionego Franciszka i co pochłaniało jego uwagę, był Bóg ukryty w owej niezmiernej światłości, która przeniknęła do głębi ich troje. Ale tylko jemu Bóg objawił się bardzo smutny, jak opowiadał sam Franciszek. Którejś nocy jego ojciec usłyszał szloch chłopca i zapytał go, dlaczego płacze. Syn odpowiedział: myślałem o Jezusie, który jest bardzo smutny z powodu grzechów popełnianych przeciw niemu. Ożywiało go jedno pragnienie, bardzo znamienne dla dziecięcego sposobu myślenia. Chciał pocieszyć i rozweselić Jezusa. W jego życiu dokonuje się przemiana, którą moglibyśmy nazwać radykalną. Przemiana z pewnością niezwykła u dziecka w jego wieku. Franciszek podejmuje głębokie życie duchowe, które wyraża się w wytrwałej i żarliwej modlitwie, osiągającej szczyt prawdziwego zjednoczenia mistycznego z Bogiem. To ona też prowadzi go do stopniowego oczyszczenia duchowego poprzez wyrzekanie się przyjemności, a nawet niewinnych zabaw dziecięcych. Zniósł bez jednej skargi dotkliwe cierpienia spowodowane przez chorobę, która doprowadziła go do śmierci. Zdawało mu się, że to wszystko za mało, aby pocieszyć Jezusa. Umarł z uśmiechem na ustach. W małym Franciszku wielkie było pragnienie wynagrodzenia za winy grzeszników, dlatego starał się być dobry i ofiarowywał swoje wyrzeczenia i modlitwy. 13 maja 2000 roku w Fatimie był beatyfikowany razem z siostrą Hyacyntą przez Jana Pawła II. 13 maja 2017 roku papież Franciszek dokonał kanonizacji błogosławionych dzieci z Fatimy. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętego Franciszka, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.